Myślę sobie często, zastanawiam się, za co kocham to miejsce, w którym przebywam, za co kocham Portugalię, to miejsce nad oceanem. I na pewno kocham za cytrusy, między innymi, za ocean oczywiście, za to słońce, za to niebo, o którym bardzo, bardzo dużo mówię, ale kocham bardzo za warzywa i owoce. Jeśli owoce, to cytrusy. Pomarańcze z Algarve, z południa Portugalii. To jest czas zbiorów, styczeń, luty. Wtedy mamy tutaj wyborne pomarańcze. To jest po prostu, jak to się mówi, niebo w gębie. Witaminy w gębie, one się rozpływają. Ten sok jest tak dobry i te pomarańcze są tak dobre, że chciałoby się je jeść cały czas, co zresztą robię. I to jest taki mój tribute to laranja, tribute to orange. Hołd dla pomarańczy. To mogę zrobić z pełnym przekonaniem. Natomiast to, co tutaj jest, ten wachlarz, to jest modelowy owoc. Modelowy w tym sensie, że praktycznie jedną ręką mogę odrywać kawałki pomarańczy. I zjadać je ze smakiem. Używając praktycznie tylko jednej ręki. Czyli jest bardzo jędrna, jest bardzo, trudno powiedzieć, że pomarańcza jest krucha, ale ona jest przede wszystkim bardzo soczysta, jest bardzo słodka i jest krucha. W takim sensie, że się odrywa bardzo łatwo i ma takie włókienka, co nie zdarza się zawsze, ale tutaj one są bardzo, bardzo smaczne. I jak je jem, to mam wrażenie, że dostępuję jakiegoś nieba, że przenika mnie po prostu jakieś rajskie zjawisko. I ten owoc jest taki smaczny. Tribute to orange, tribute to oranges, hołd dla pomarańczy, portugalskich pomarańczy. Hołd dla witamin, hołd dla natury. Mój wielki szacun i respekt. I wdzięczność. Czas pomarańczy w Portugalii i Hiszpanii.